Take place. Fotoklubowiczów prezentuje zdjęcia na wystawie i w albumie. Jakie były początki? Ilu, jeśli pamiętasz, zdało swoje prace na pierwszą doroczną wystawę i do katalogu? To było dawno, to było 12 lat temu. Był rok 2004, marzec, dlatego ten marzec jest takim miesiącem, gdzie te wystawy prezentujemy. A ilu było członków, to nie bardzo pamiętam, ale są wydawnictwa z tamtego okresu, to pierwsze wydanie, także można zobaczyć. Ale fotoklub jak powstawał? Jaka to była grupka zapaleńców? Przyczyną powstania fotoklubu to, wydaje mi się, to jestem przekonany, była działalność galerii fotografii, która już kilka lat funkcjonowała, bo przypomnę, że galeria powstała, pierwszą wystawę miała 30 kwietnia 1996 roku. Do galerii przychodzili ludzie, którzy chcieli fotografować, chcieli się spotykać i takie były propozycje, aż któregoś dnia spotkaliśmy się tu w tej galerii, a było to 21 stycznia 2003 roku i podjęliśmy taką uchwałę, że powstaje fotoklub. Koledzy i koleżanki drogą jawnego głosowania wybraliśmy nazwę Fotoklub Galeria MCK, dlatego galeria, bo spotykamy się w galerii. I jako ciekawostkę powiem, że minęło 12 lat, 21 stycznia minęło 12 lat. Spotykamy się w każdą środę w tej galerii, w miejscu bardzo takim magicznym, gdzie są spotkania, szkolenia, nauka, ożywione dyskusje. Są to klub, to przede wszystkim pasjonaci fotografii, a także przyjaciele, którzy chcą wspólnie fotografować, wspólnie przeżywać fotografie, robić postępy i wspólnie prezentować swoje prace. I właśnie wystawa doroczna w marcu jest właśnie taką okazją do pokazania najnowszych osiągnięć fotografii poszczególnych koleżanek i kolegów, jakie zostały dokonane w ciągu bieżącego roku. Taki mamy regulamin. Wśród tych 39 fotoklubowiczów, którzy uczestniczą w wystawie, ilu jest debiutantów? Ile osób nowych pojawiło się w 2014 roku? 5 osób, natomiast na wystawie występuje, czy pokazują swoje prace, 4 nowe osoby, 2 kolegów i 2 koleżanki. Takimi odkryciami to jest właśnie Kasia Kwiatkowska, ale także 2 kolegów, którzy tu przyszli z Młodzieżowej Akademii Kultury. Tam były zajęcia z fotografią, zobaczyłem ich zdjęcia i zaproponowałem działalność w naszym fotoklubie. Także przychodzą regularnie i widać tą drogę rozwoju, jaka już nastąpiła w ciągu tego roku. Marcin Kotkowski, nominowany do występu jako jeden z 5 debiutantów na 11 dorocznej wystawie fotograficznej. Jak to się stało, że trafiłeś do fotoklubu? No i co ci ten, jak sądzę, rok uczestnictwa w zajęciach dał? Ja zostałem przechwycony z Młodzieżowej Akademii Kultury prowadzonej przez Stowarzyszenie Krzywa Kultura. Razem z Wiktorem Zajączkowskim chyba. Tak, oczywiście, której prezesem jest pani Dominika Zarzycka. Tutaj pan Andrzej Łada, kustosz galerii, nas przechwycił i dzięki nim mogliśmy wziąć właśnie udział w tej dorocznej wystawie. Wybór polegał na tym, że prezentowaliśmy swoje zdjęcia
które wykonaliśmy przez cały rok działalności. I tu, jak widać, wystawa prezentuje takie małe podsumowanie tego, co robiliśmy przez cały rok. To konkretnie te zdjęcia, jak sądzę, powstały na jednym z turniejów. Jest to turniej Mistrzostwa Polski Południowej w tańcu towarzyskim, które odbywały się na hali Krzyostrów. Taniec to szczególnie jest ci bliski? Ja ogólnie zajmuję się... Szukałeś tematyki interesującej? Fotografuję, przede wszystkim zajmuję się fotografią reportażową, czyli wszystko to, co się dzieje na rynku ostrowieckim. Także jestem obecny na wielu imprezach. Co ci te miesiące uczestnictwa w zajęciach fotoklubu dały? Przede wszystkim mogłem się rozwinąć w aspekcie technicznym, jak i na zajęciach dyskutowaliśmy na tematy przede wszystkim techniczne wykonywania fotografii, jak i patrzyliśmy na zdjęcia pod aspektem wyglądowym, żeby to się fajnie wszystko złożyło w całość. Wiktor Zajączkowski, drugi z, jak to kolega użył określenia, przechwyconych z Młodzieżowej Akademii Kultury przez Galerię Fotografii. To była dobra decyzja, że dałeś się przechwycić fotoklubowiczom? Tak, to była jedna z decydujących decyzji. Uważam, że bardzo słusznych, ponieważ fotoklub bardzo rozwija, bo daje możliwość wykonywania fotografii i wystawiania ich na takich wystawach jak dzisiejsza, czyli doroczna. Daje możliwość wystawiania w późniejszym czasie swoich wystaw solowych. Jak długo już zajmujesz się fotografią, tak na poważniej? Tak na poważniej zajmuję się od 2 lat fotografią. Czyli jednak Młodzieżowej Akademii Kultury się to zainteresowało. Tak, zaczęło. I jakościowa zmiana po przejściu z Młodzieżowej Akademii do galerii, do fotoklubu, galeria, na czym polega? Polega na zmianie sprzętu, która też zaistniała. To musiałeś zainwestować, tak? Tak, inwestycja w przyszłość, w fotografię i w siebie to była głównie. Zmieniły się też moje zdjęcia, tematyka zdjęć, sposób kadrowania zdjęć. I te, które trafiły do albumu i na wystawę, to? Do albumu trafiły zdjęcia z bełtowskich Bezdroży. Są to zdjęcia z napraw jednych samochodów, które są na porządku dziennym na takim rajdzie. Czy offroad to takie drugie hobby, czy szukałeś tematu? Tak, drugie hobby. Dzień dobry, Katarzyna Kwiatkowska. Debiutantka, jeśli chodzi o doroczną wystawę. Tak. Jak to się stało, że trafiła Pani do fotoklubu? Tak naprawdę słyszałam już o fotoklubie dużo wcześniej, tylko nie miałam odwagi przyjść i pewnego dnia mama mnie jakoś wypchnęła. No i przyszłam i zobaczyłam, że jest bardzo fajnie, że można się sporo nauczyć. No i od tamtej pory regularnie, co tydzień w środę, zawsze jestem na spotkaniach. To jest od jakiegoś roku w tej chwili. I tu się Pani uczyła fotografowania, czy rozwijała już wcześniej nabyte umiejętności? Znaczy fotografować zaczęłam wcześniej, około 5 lat temu, a tutaj można powiedzieć, że sporo moich umiejętności się rozwinęło i dużo się też dowiedziałam na temat historii fotografii, technik różnych, bo do tej pory tak naprawdę byłam laikiem w tej dziedzinie, także sporo informacji zaczerpnęłam tutaj. Jakie są relacje w fotoklubie między członkami? No jest wspaniale, ja jestem bardzo zadowolona, jesteśmy w różnym wieku, różnych zawodów, także komunikacja jest wspaniała i ogólnie jesteśmy też prywatnie kolegami i koleżankami, prawda? Te zdjęcia, które tutaj oglądamy, gdzie powstały, bo domyślam się, że chyba trzeba było wyjechać poza Ostrowiec, żeby... Tak, te dwa zdjęcia powstały na Cyprze, w małej wiosce. Akurat mogłam poznać tych ludzi i... No, to jest która część Cypru? Ta europejska? Czy... Tak, ta europejska, południowa, grecka. Tak. Także... No mam w planach wykonanie dużo więcej tam zdjęć, bo będę powracała w tym roku. A co pokazuje założyciel fotoklubu Andrzej Mada? Tym razem jest moja fascynacja teatrem Leszka Muncika i sceną plastyczną Kulu. Od wielu lat współpracuję z Leszkiem i dokumentuję jego spektakle. Natomiast teraz pokazałem zdjęcia ze spektaklu Macbetha w reżyserii Leszka Mundzika. Kilkakrotnie ten teatr fotografowałem, miałem okazję na próbach generalnych zrobić te zdjęcia, także
te zdjęcia nigdy nie były pokazywane, mimo że ja w przypadku swoich zdjęć odstąpiłem od reguły. Po prostu mam tyle zdjęć, że warto by je gdzieś tam pokazać publicznie, aby one nie leżały w szufladzie, bo zdjęcia w szufladzie to właściwie nic nie znaczą. Jak aktorzy reagowali na współpracę, jak współpracowali? To znaczy, aktorzy mi nie pozowali, to był normalny spektakl, tylko zrobiony dla mnie. Mhm, ale mieli się oczywiście tak, także ja mogłem być bliżej, nie ze sceny, natomiast był to normalny spektakl, gdzie patrzył Leszek Mądzik i scenograf, tam jeszcze jakieś poprawki tam kierowali. Uważam, że w tej chwili ta wystawa w porównaniu z tamtymi jest jedna z najlepszych, o ile nie najlepsza, także poziom się podnosi systematycznie. No i w tej chwili już z radością muszę przyznać, że młodzi, którzy zaczynają w tej chwili fotografować z niewielkim stażem, już dorównują tym z doświadczonym fotografom, także trudno rozróżnić tutaj kto... Kwestia umiejętności czy lepszego sprzętu posiadanego przez młodzież? Śmielszego spojrzenia na rzeczywistość, nie analizowania, tylko... No też i sprzęt odgrywa tą rolę, no, nie ukrywajmy, ale jednak młodzi nie boją się fotografować, przełamywać jakieś normy, zasady fotografii, fotografują śmiało, także no, ja jestem pełen podziwu. Z tej perspektywy 12 lat, jak te same ekspozycje wyglądają? Coraz więcej prac, tak? I coraz więcej prac. Andrzej dba jednak, żeby ten prezentacja prac miała swoją jakąś no, sens, logikę i porządek. Także to są wyselekcjonowane prace. Spotykaliśmy się na zajęciach klubowych, przedstawialiśmy swoje propozycje, była dyskusja, także to nie są przypadkowe prace, a wyselekcjonowane, przemyślane. No i sama kompozycja pokazania prac na ścianie to też jest jednak sztuka, żeby to była przestrzeń, żeby te zdjęcia były ładnie zaprezentowane, bo jednak warte są no, dobrej prezentacji. Ile twoich zdjęć tym razem? Mam 3 zdjęcia. To jest taki wybór troszkę subiektywny, bo przygotowuję się do indywidualnej wystawy jesienią, także chciałbym pokazać fotografię reportażową i tutaj przedstawiłem część zdjęć, żeby nie zakłócić głównego tematu tamtych zdjęć, na które już teraz zapraszam. Rozmawiałem serce i proszę, Paweł jest z nami i od wielu, wielu, wielu... Serdecznie Państwa witam, dziękuję za zaproszenie. Jestem u Państwa po raz pierwszy i mam nadzieję, że nie po raz ostatni. I powiem tak szczerze, że jestem pod dużym wrażeniem po pierwsze wystawy, nie zawaham się to użyć słowa naprawdę artystycznej, ale także pod wrażeniem fotoklubu. Tak duża grupa osób w różnym wieku, o różnych zawodach, których połączyła jedna wspólna pasja, to naprawdę budzi szacunek i serdecznie Państwu gratuluję.